W poprzednim filmie określaliśmy rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej, zdefiniowanej jako liczba rzutów celnych spośród sześciu rzutów, rzutów do kosza, przy założeniu, że prawdopodobieństwo trafienia w pojedynczym rzucie wynosi 70%. I zasugerowałem w tamtym filmie, że dobrze byłoby posłużyć się jakąś formą wizualną, zamiast oglądać tylko liczby, że moglibyśmy pokazać taki dwumianowy rozkład prawdopodobieństwa na wykresie. I zaraz to zrobimy. Na wykresie zawsze pewne rzeczy widać lepiej niż tylko w zbiorze samych liczb. Można dokładniej przyjrzeć się kształtowi takiego rozkładu. Do wykresu potrzebujemy właściwie tylko prawdopodobieństwa, z jakimi zmienna x przyjmuje poszczególne wartości. Na osi pionowej zaznaczymy właśnie te prawdopodobieństwa najwyższe z nich to 30- kilka procent niech na osi pionowej znajdują się liczby od 0 do 40 procent tutaj w połowie 20 procent. Tutaj w połowie połowy 10% i tu 30%, i na osi poziomej wartości zmiennej x. 0, 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Wartość 0 zmienna x przyjmuje z prawdopodobieństwem 0,1%. Słupek o wysokości 0,1% w tej skali nie jest chyba zbyt widoczny. Zaznaczmy go po prostu poziomą linią. Dla x równego 1 linia będzie trochę grubsza. Dla dwójki prawdopodobieństwo wynosi 6%, w tej skali będzie to mniej więcej taka wysokość. Dla trójki 18,5%, dla czwórki 32,4%, dla x równego 5 30,3%, trochę niżej od poprzedniego, i ostatni słupek dla x równego 6%. Prawdopodobieństwo pojawienia się takiego wyniku wynosi 11,8%. I wyszło na to, że całe to wideo poświęciliśmy na trening rysowania histogramu. Ale to dobrze, bo wykresy zawsze się przydają. Forma graficzna o wiele lepiej pokazuje, jak wygląda rozkład, jaki jest jego kształt. To, co jest naprawdę interesujące, to to, jak taki rozkład dwumianowy zmienia się, kiedy zmieniamy prawdopodobieństwo trafienia w pojedynczym rzucie wolnym albo kiedy zmieniamy liczbę wszystkich rzutów. Oczywiście, znowu najlepiej widać to na wykresie. Zachęcam Was do obliczeń w różnych konfiguracjach dla różnych wartości n, k i f. Możecie takie wykresy przygotować w arkuszu kalkulacyjnym, będzie szybciej. Do zobaczenia.